Mam kolejny. Rodzaj zamka. Otworzy się, kiedy do wszystkich gniazd trafią pojemniki z księżycową glebą. Wy, jajogłowi, strasznie lubicie wymyślne zamki, co? Cóż, czas poszukać pojemników. Jedno jest. Pracownik numer 40-32-67A, winny nieupoważnionego rozpowszechnienia. Patrzysz teraz na pomnik Luna, symbol radzieckiego programu księżycowego. Pierwszego ważnego sukcesu ZSRR w programie eksploracji. Dziwna ta piosenka, ale podobał mi się głos tej dziewczyny. To radio przyszłości? Rzeczy samej. Profesor Lebiediew z Akademii Konsekwencji opracował nieliniowy algorytm wykorzystujący zasady niekomutatywnej matematyki kwantowej. Charles. Tak? Do kogo przed chwilą mówiłeś? Wybaczcie, wyjaśnię to w słowach, które zrozumiecie. Akademia Konsekwencji znalazła sposób na obliczanie fal radiowych z przyszłości. Oni ich tak naprawdę nie rejestrują. To w końcu nie jest wehikuł czasu. To, co słyszycie, powstało w oparciu o bardzo konkretne obliczenia matematyczne. Wysoce złożony algorytm neuropolimerowy. Klawę.
Tylko nie ta szajbnięta, zboczona robocica.
pójdę naokoło. Nie tak szybko, towarzyszu majorze. Rozumiem, że interakcje z tym modelem mogą być dla was nieprzyjemne, ale warto sprawdzić, czy może ma coś przydatnego. Niech będzie. Jeśli wyciągnę z niej porządną broń, to chyba warto. Tu jesteś, słonko. Tak się stęskniłam. Wyrzuciłeś już tę głupią rękawicę? Niedoczekanie. Kocham, kiedy się złość. Tak, tak! Zbesztaj mnie! Ukaż! Byłam niegrzeczna. Odrażające. Co? Znowu kogoś zabiłaś? Ty potworze. Ale już od tak dawna we mnie nie byłeś. Podoba ci się, Ska? Starałam się. To jest dobre. Powaga. A teraz? Mogłabyś już nikogo nie zabijać? Nie potrafię się powstrzymać. Ciało to moje. Charles, po co Pietrowowi automat renowacyjny? Na co temu psycholowi kontrola nad Norą? Po co mu w ogóle broń? Roboty walczą za niego. Zdrajca zorientował się, że pracownicy będą się bronić przed wrogimi robotami, a żołnierze strzegący zakładu będą usiłowali zdobyć skuteczniejszą broń. Musiał się przestraszyć, że ktoś go znajdzie i zastrzeli. Jak na zdradzieckie gówno przystało. Niewykluczone. Tak czy owak, Pietrow nie zdołał przejąć tego automatu renowacyjnego. Niemniej algorytmy Nory zostały zaburzone w odrażający sposób. Zafajdany skurwysyn. Temu automatowi kompletnie odbiło. Ciągle wygaduje jakieś zboczone rzeczy i robi cholerny złom zamiast porządnej broni. No i zabija ludzi. Czy to znaczy, że... Mam kolejny. Gotowe. Chyba zadziałało. Gdzie to do cholery jest? Zapisywanie danych.